Tu Herkules, damy radę. No, jasne. Są my na giełdzie. Spotkaliśmy Herkulesa, Krzyśka, na Nocegowni. Rajemy śniadanie, potem jedziemy na obiad. Jest Krzysiu, Kumbo, Michael. I także jakoś dowiemy radę. Zwykle wszystkich pozdrowimy. Kumbo z nim jeść. Ja to za niego wciepnę na ruś do. Krzysiu, tylko wszystko chce zjeść, żeby było. Potem pojedziemy do domu na obiad. Michael to wciąłem do wszystko. Także gro i bucy. Jakoś nam ten dzień śleci, nie, Krzysiu? Michael, co do pieska kupił, nie? Ja. No, wóźty to mój. Wóźty. No. A tu wiosła mam. No. A na giełdzie nie było. No nie no, każdy mógł po opatrzce, żeby... Ale nie, no. To są wiosła. I no, że na tym nie było kajaka. Aha. Tak się to robi. Krzysiu, co, wylilowałeś się? Ja no, to pokusz się, pokurzymy i pojedziemy do domu na obiad, wiesz? I do obiad jedziemy. I wszystkich pozdrowimy, nie Krzysiu? No, wszystkich pozdrawiamy. No. Tu Herkules, damy radę. No, jasne. No. Tu jest orko, ja? No. Kungo kupił się smakowy do roboty. Butle mamy sam też pokupowane do naszej popiecznej. Także wszystko gro, pokusz się. Najważniejsze opadki do pieca, bo do Zbyszka, do ciebie i do Mirka i do Kunga trzeba, wiesz? Potem piec założymy. Gitara gro. Przyszli mi na stow trochę porobić. Michael się zajmuje drzewem, nie Michael? Michael drzewo robi. Kungo ze żzichem tam grabi. Potem grilla zimy, Michael. Nie? Jedzie z tym kocem. Grilla się ze zrymy. Potem ja bym zakosił tu pod koszarą. I da do chłopców jeszcze, wiesz? Zichu, co? Przyszedł jest na nogi już, nie? No. Takie kubki no porób. Potem przyjdzie do siebie tego, wiesz jak? To się oszczędza może, albo golić, to się sumo golić. Ale jeszcze tu mu, wiesz co zrobię? Zichu. Ta broda ci zgola tym. Wiesz jak na krótko, a potem się ten. No bo ty masz te kurwa łony. Tyś miał iść do doktora z tego, to powyciągać te nici z głowy, nie? Ten, ja coś, ten szy, albo szy, albo jak to się... Szwy, no. Widzisz jak się kurwa pije potem, jakie kurwa, jak są skutki picia z kuli wódki, no. Potem jak to zrobimy, ten Zichu to przyjdź na wóźdź. Ja ci tam potem dom, cygarety, pieniądze też, wiesz? No, a to jest dobre taka ten robota, żeby się wypocić, wiesz? Lepiej się sam przyjść, posiedzieć, czy coś, tak zawsze się złaził z dziadkiem. Wiesz jak? Zichu, pozdrów tam mama wszystkich twoich. Pozdrów mamy. Pozdrawiam was. I już dochodzisz do siebie, nie? No. I kolegów twoich tam. Bo cię du tam... Wszystkich kurde z Wójcic. No, bo cię pozdrawiają, a no... Byłem w Wójcicach, bo teraz od Mochów, kurde. No. Bo od Mochów pochłonął w Wójcicach. Także my go przypilnujemy trochę, żeby przyszedł do siebie, synie, bo za niedługo święta idą tego, a po co się z Mochów wykończyć i kazie leżeć, kurde, wunę na śmietożu. Nie, Zichu? No, dobre, to idę dalej teraz, wiesz? No. Także wszystko z nim jest w porządku. To mu się pogoi na tej gębie. Także będzie grało i bucało. A ja będę się zajmował tamtym koszeniem. Tą trową wysoką. Wszystkich pozdrowimy. Jakoś to będzie. Darek chyba po tym przyjdzie. Potem trzeba zrobić tam szaza noż. To jest i za wszystkich ludzi. Żeby im się dobrze wiodło. No i co, no żeby wszyscy byli zdrowi, no najważniejsze. Bo tam pieniądze jest najważniejsze, no zdrówko. Tu jest Krzysiu. Krzysiek,
Gitara. Gitara. Ty masz telefon, czy dom? Tu jest telefon. Telefon do wom Krzysztofowi, nowy. Zaraz mu podaruję, żeby miał kontakt. I Krzysiu, ja i Krzysiu chcesz się zobaczyć filmiki, nie? No, to teraz ci puścić, jak będziesz starszy, ja? Dobra, puszczasz ci, synek. Muszę cię znaleźć. Tu jest tata twój. Tu jest Bobrek. Kaś się tam znajdziemy. Ja bym musiał najpierw wleźć na ten pierwszy film twój, żeby wskoczyli mi tam te reszta, wiesz? No. Tu cię puszczało. Na razie. No. Krzysiu. Herkules. Krzysiu, to ja ci teraz ładuję ten telefon, wiesz? No. A ty się będziesz patrzył. No, idę ci naładować. O, idziesz z tym. Mama, tata. No. Tam jest unie. Ajza tam jest. Fajnie tak popatrzeć, co? No, fajnie. No. Dobra, Krzysiu. Majka za rukawa przyniesie. Jeda podładować ci ten telefon i będziesz miał kartę startową, moc wszystko. Dobra, to graj w buce. Fajny telefon będziesz miał. No. No, bo z drugiej strony masz one do nagrywania wszystko tu moc. No, to dobrze. To jest uradowany i ty się ucieszony. No, wszystko będziesz miał zero, wiesz? No. Nawet jest naładowany, bo to nowy, wiesz? No, tam idzie się Herkules. Hello, Mirek przyszedł. Załaduj Mirkowi węgiel. Daj mu w tym, Michael, no. Ten mu załaduj, tak żeby mu się nie wysuł, wiesz? No. Daj mu tamten, Michael. No, te trzy worki, te czorne mu daj. Dojedziesz, nie, Mirek? No. No, no. Tego wyjścia nie będzie miał. Przyjdź mu ten wózek po tym, wiesz, żeby mu się nie kipnął. Dobra, nie kipnie mu się, no. No. I ten czorny mu daj. Potem zaś przyjedzie, zaś i to się straci wszystko. No, fajnie ogolony Mirek. Wszystko w porządku, widzę. Jakaś muta. No. A my potem pod wieczór przyjedziemy do wozu. No, dobra. Kupimy ci jakieś zakupy, żeby do poniedziałku starczyło, wiesz? No. Dobry. Co by mu tu jeszcze dać? Na rozpałka czegoś. Trzeba mu dać po tym. Daj mu takie z dwa klocki, mu się porumbie po tym. Na rozpałka, nie? Takie coś, nie, Michael? Naładuj mu tam troszkę. Porumbie, przecież możesz się kilka, nie? Porumbie, nie? Na drobne. Tak się dopiero na noc ja wiem, ale na rozpałka musisz coś hajcnąć. Zapolić. To tam nie jest. Dobra, no. Ostatnio trochę butów. No, butów. Bo Kaczyński kozą polić. Wszystko i no, nie gumami czy tym, nie? No, oponami, no. Mnie wtupisz do pleca, bo jak ja to... ja bym wziął. Ja. Chyba tą rurę. No. A dalej by w piecu było ja, a ja bez Konga w dupcu, nie daj Boże, to Kongo bez rusta ucieknie. A nie, to Kongo to i nawet no. Na tym, na lodzie kobieta powiedział, że ogrzeje, nie? No. Dobra. Dobrze, że nie słyszy, bo już bym dostał w pieni. Nie, bo tam zamiato, grabi raczej, no tam Kaś jest. A, przy Hajzlu jest, no, a Zichu tutaj. Dobra. No, już blisko jest Zichu. No, się pytał o Zicha, nie? No. No. Także wszystko to trzeba rozebrać, żeby było czyściutko sam. Mirek, o ci jeszcze drzewa naładuję sam, wiesz? Naładuję i będzie. Dobra, pojdź się trochę. Żebyś mógł, kurde, ten wózek pocisz. Niespodziankę żeście mi zrobili, bo wychodzę z domu, patrzę, Achim przyjechał z Herkulesem. Dzisiaj tutaj Herkules pełnej okazałości. Herkulesku, co się dzieje? Ty mieszkasz na tym, w tej noclegowni cały czas? Ja mieszkam w noclegowni cały czas. I jak ci tam jest? Dobrze. Nie chcesz zmiany? Chcesz tam być na tej noclegowni? Na razie chcę być, ale będę chciał zmianę. To znaczy? Będę chciał się teraz o mieszkanie nowe. O mieszkanie? Tak. Chodź tu, Achim. Kiedy się koło Herkulesa, no. O, jakie cegły. To jest Achim. No. To jest Achim.
Herkules to jest dobry Kongo, wiesz? Achimek... Chcę jeszcze powiedzieć. Czego to się powiedzieć? Fajnie nas przyjęli na Geldzie, nie chłopcy? No. Nie? Takie polecie, nie? Tam są. Herkules, a powiedz, co się stało z tym mieszkaniem, Kajżeś mieszkał? Dałem je, bo było za drogie. Było 800 zł za tam mieszkanie plus. Nie dałem rady, musiałem, żeby nie popaść w drugi. A już miałeś za dużo na to mieszkanie? Miałem. Wiesz, już na razie lepiej. Chory jesteś? Cygarety. No. A chcesz, Herkules, tam mają w noclegowni lekarza, czy chcesz, żebyśmy cię zabrali? Ja chcę na razie, bo to jest papierosów. No, czego to mu tak, jak co zakusi, to tak Karlu. Tak? Tak to nie Harlu. No. Ale cygary. Może chory jest, może coś ma na płucach. No może nie ma kusić, może płuca mo Chcesz, Herkules, do lekarza pojechać z nami? Nie. Na razie ty dumy mu spokój, synkowi. No. Jezus, szkoda mi go. No wiem, no fajny synek. No Mezaro pozna go przyszło, nie? No. Ja ci gadaję, cię znajdę, nie? Bo co moja przyjechał, to niż wyloz, nie? Bo tam do 8 muszą wychodzić, bo 6 przyłazi na zód, nie? No. A tam jest Czacha siedzi, ten siedzi. Pozdrawiamy wszystkich, Pawła. Pozdrawiamy Pawła wszystkich. Ja, nocnegownia cała. Całą nocnegownia pozdrawiamy. No. Twoja siostra pozdrów. I pozdrawiam moją siostrę Wiolę. Pozdrawiamy serdecznie. No. Herkulesku, a ty masz w tej noclegowni wszystko masz, co ci jest potrzebne? Tak. Ty masz przyznaną jakąś rentę albo coś? Masz mam rentę. Z czego żyć, jakby coś? No. Mam rentę. No, to jak będziesz, Herkules, potrzebował pomocy, do Achima, do mnie się zgłaszasz. Dobrze. Telefonu nie mam, muszę mu telefon. Jakoś ci życie ustawimy. No. Dobrze. Jakoś zmieni się ten twój los. Ale nawet jak jesteś w noclegowni na razie, a daj swoje namiary, czy będziemy Kaś jechać na wycieczkę, czy będziemy Kaś coś robić na grilla, to zawsze do nas możesz przyjść, posiedzieć. Możesz mieć takich przyjaciół, żeby nie tylko tam siedzieć, wiesz jak. A jak będziesz chciał wyjść z tego wszystkiego na prostą, tak swoje życie założyć, daj znać, też ci pomożemy. No i teraz pojedziemy do mnie na obiad, zjemy, wiesz jak, telefon mu dom i będziemy miał przynajmniej synek telefon, bo ktoś stracił, czy mu się zepsuł, nie wiem. Zepsuł się. A jak tam mam taki telefon dotykowy, to będziemy fajnie, to mogę się A karta pograć, masz, tam. Czy nie masz? No. Kartę mam. No. Albo od razu może kupić tam w tej żabce. Ja nie wiem, ale to trzeba na kogoś wziąć. No to za Herkulesu, tylko PESEL swój podaj, to wszystko. Najpierw mu naładuję mu ten telefon, wiesz, i my wóz jedli, się wszystko pojedli na tej giełdzie. Za wszystko te dziękujemy, bo fajni ludzie są. No fajni ludzie. Nie, jak nas ucieszyli, pozdrowili nas wszystkich. No. Pozdrowili nas. Także... Mordeczko, się cieszę, że cię widzę, bardzo się cieszę. Tylko niepokoi mnie ten twój stan zdrowia trochę, wiesz? No bo jak zakusi się to kucu, a tak to nie. Tak to nie. No. No, jakoś to będzie, no... Zjemy obiadzik tego i ci do młone, kurde, ten telefon i będziesz miał. Zawsze mogę. Bardzo się ludzie, Herkules, martwią o ciebie, bo cała Polska śledziła twoje losy. No. Jak byłeś bajtel, jakżeś się wychowywał. Wiem. No i wszyscy się martwią, co tam u ciebie słychać, nie? Jeszcze taką prośbę miał ten Krzysiu do ciebie, abyś go potem kiedyś zawiózł do mamy na grób i mi jakieś kwiatki i świecka zapalić. Kiedy, Krzysiu? No Krzysiu to jest Herkules. A, no to Krzysiek, no to jak, to kupimy te one... To, wiesz co, teraz się zbliża też wszystkich święty i pojedziemy na groby, zrobimy... No my byli u Ardiana, tego oświecić, bo rocznica miał... Nawet widzowie pamiętają, że była rocznica, no. Pojedziemy, Herkules. Do mamy na groby pojedziemy, nie ma problemu. Tylko musisz mieć z nami kontakt, czyli... Dobrze, to będę miał. Numery telefonu musimy mieć. Numer telefonu. Bo to kuco pierwnie przecież, wiecie to pierun. Herkules, a tam nikt ci telefonu nie ukradnie, będziesz ten telefon mył? Tak, ja powiem jestem unemu Czachowi, Czacho też tam jest w porządku, bo tu mieszkał pyt, widzisz, na tym mieszkaniu, nie trzeba co się wypolu po tym. No. Ale się cieszę, że cię widzę, ale się kurde. Także wszystkich pozdrawiamy. Pozdrawiamy na wierzch. Oj, Herkulesek, kocik. Pokupowaliśmy butle z gazem, to wszystko, wiesz, żeby mieli łopatki do pieca, do Zbyszkowi, a nie temu Mikowi. Żeby hajtować. No. A oba pójdziemy na bana tam do ciebie, na bobrek, będziemy węgiel, będziemy nie kraść, no będziemy zbierać. Albo koks. No, a będziemy zbierać. Także pozdrawiamy chłopców. A ty byłeś, Herkulesek, bardzo pracowity chłop. Ciężkie życie miał w Noborucej. Ale się cieszę. Ale jest dobrze.
Ciężkie życie miałeś, ale byłeś pracowity, kochany młody. Od małego, jak poszedł do komunii tam tego, nie? Wszędzie do komunii. No. A miałeś, Herkules, kiedyś jeszcze kontakt z tymi ludźmi, co cię kiedyś zabrali tam do siebie? Miałem. Miałeś kiedyś? Miałem. I co? I normalnie, też no to... ludzie... Też ich pozdrawiamy, bo oni byli z Warszawy też, nie? Pozdrawiam no. całą Odwiedziłeś Warszawę. Jeszcze ich kiedyś, albo oni ciebie? Tego to już nie wiem, to on chyba, wiesz? Odwiedzili mnie. Odwiedzili cię jeszcze kiedyś? Tak. Pozdrawiam całą Warszawę. No. Bo też fajny to był gest, nie? Ze strony ludzi, że go wtedy zabrali, nie? To byli chyba 80-te, 90-te lata już, no. Bo ty, Herkules, ile ty masz lot? 32. No, no młody synek jeszcze, nie? No to bo przyszłeś przed tobą jak jeszcze. Komunii się, no to komunii się to było nagrywane. No. Przed komunią, no. Rower mu zapierdolili, potem odzysku dostali i rower się znalazł. No. Oj, Herkules. Wszystko gro, wiesz? No to fajnie. To jest rozpozdrowujmy ludzi. Dziękujemy za wszystko. Ja muszę lecieć, Darek, wiesz? Niech nie wejdziesz, ale już muszę jechać. Bo musiał też go na obiad wrzucić, sobie ten telefon mu podładować. Lećcie. No. Wieczorem się będę, po południu się będziemy widzieć, nie? To hej. No, trzymajcie się. No, drzewo tu mają. Drzewo mają. Widzę, że jakieś płyty przywieźli, ale mogli się to schować do tego. Chyba ja już śpi, nie bo co? Jano! Śpicie! No widać, kurde, pierniki, jak jest ciepło, nie jest zimno, no wiadomo, ale mogli się ogień zrobić, jak staną. Drzewo mają mleczkowane, to wszystko mają węgiel. Cześć, Mirek. Cześć. Mirek, trzymaj, tu macie jedzenie. Ściągnij mi to, ja? Tam macie, wiesz, jedzenie. Dobrze. A cygarety wam jest sobą, wiesz? No, bo ostatnio z frajkami to nie jest za fajnie. Spalisz się. To śpicie się potem dali. Wiesz? No. To ja po tym przyda, jak się Janusz też wyśpi ten, wiesz? To ja będę zarzucać cygarety. A tak wszystko, zróbcie się po ten ogień, wiesz? No. Na śmierzonka pójdź, bo kurde bez kasy. A wozek moczy, nie? Jakby coś to, jakieś deski, na coś, no to jedźcie jakieś płyty porąbać i tu się dowiecie, patrz, tu do tych krzyni, tu macie tutaj sucho i wam nie będzie lecieć, będziecie mieli dróg sucho, wiesz? A na podpałkach wam kupia te, wiesz, te podpałki takie. Ja. Dobra, Mirek, to ci dam te cygarety i oleca dali, bo muszę sobie Michaela obudzić potem z roboty. Coś też na hołda przyrobić, wiesz, na ogródek. Powutrować z tym wszystko, gadzina. To są takie jakie rewaki może? Nie, dom ci zero, czekaj no. Hello, hello, co ci się zerwało tu? Ja, pierdolę. No bo za dużo jest tego. Do Mirka już mi przywieźli drzewo, węgiel. No, ja zaraz tam przyjdę. Trzeba się rozbierać. No ja idę na dół. Także węgiel rozwozimy do tego, do Mirka, do Zbyszka, do tych, do Mirka, do Janusza z lasu, do leniwców. Nie, Michael? No, weź ten kibel, tam to potem pozbieramy, wiesz? No. Dobra, idę otworzyć do Mirka mieszkanie. Poszedł na film, no o tym pies tu lecie, wyłączę na razie.